swoje ustawienia graficzne do gry Farming Simulator 22. Cześć, witam wszystkich i zapraszam na taki mały, króciutki, specjalny odcineczek, w którym przedstawię Wam moje ustawienia graficzne tak, aby uzyskać 60 fpsów, dosyć stabilne 60 fpsów na dwóch różnych mapkach. Na tym przykładzie tutaj dzisiaj będzie to Aggrovation, mapa od Giants, no i mapa od Map Makera i będzie to American Falls. W drugiej części odcinka będę chciał zaprezentować Wam taką wizualną prezentację, raczej bardziej porównanie, jak to wygląda Ultra Performance versus Quality. Obydwa te ustawienia możemy zmienić sobie w grze, czyli w ustawieniach graficznych, i to też Wam za chwileczkę pokażę. Zanim przejdziemy do moich ustawień graficznych, tak na szybko chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, co dokładnie jeszcze wpływa na te nasze klatki na sekundę, tak to można nazwać. A będą to mianowicie trzy takie podstawowe rzeczy. Pierwsza to jest właśnie, co to jest za mapka, czyli raczej kto tą mapkę zrobił. Z reguły mapki od właśnie firmy Giant, czyli oryginalne mapki z gry, są słuchajcie, dobrze zoptymalizowane, no ale też zawierają mniej szczegółów. Także te mapki oryginalne będą na pewno chodziły płynniej niż te mapki od Map Makerów. Drugą ważną rzeczą jest optymalizacja właśnie takiej mapy. Jeżeli Map Maker zrobi dobrą optymalizację, to naprawdę możemy sobie śmigać i cieszyć się dobrymi, stabilnymi klatkami na sekundę. A jeżeli kiepsko, no to niestety, co byśmy nie robili, to i tak te FPS-y będą nam, słuchajcie, lecieć w dół. Trzecią taką ważną właśnie też rzeczą jest między innymi ilość detali na właśnie mapie. Im tutaj jest mniej tych detali, tym wiadomo, gra będzie chodzić płynniej. To się tak samo tyczy maszyn. Na pewno nieraz mieliście na początku rozgrywki wszystko ładnie, płynnie chodzi, jednak w trakcie progresu, miesiąc, dwa, trzy, maszyn na gospie dochodzi, no i te klatki zaczęły spadać, a to właśnie rzutuje, że coraz więcej maszyn, sprzętu jest na mapie i przez to właśnie mogą nam te, słuchajcie, klatki po prostu uciekać. Dobrze, słuchajcie, teraz przejdziemy do moich ustawień, gdzie dokładnie zobaczycie, jak ja mam to ustawione. No i oczywiście to jest na przykładzie mojej karty graficznej, która według mnie jest średniakiem i jest to RTX 3060 Ti i jest to karta 8-gigowa. Nie jest źle, słuchajcie, ale już trzeba myśleć nad zakupem nowej. Dobra, przechodzimy do ustawień graficznych. Zanim jeszcze przejdziemy do ustawień graficznych w grze, chciałbym Wam na szybko pokazać ustawienia NVIDIA w Adjust Image Settings. Słuchajcie, tutaj macie kilka fajnych opcji, między innymi tak, jeżeli klikniemy sobie na Manage 3D, 3D Settings, no to tutaj jest naprawdę sporo ustawień, które możecie się pobawić, jeżeli ktoś jest obeznany. Jeżeli nie, sporo takich informacji jest, słuchajcie, na YouTubie, gdzie dokładnie sporo osób tłumaczy, jak ustawić, co zmienić, żeby wartość FPS-ów skoczyła wyżej. Ja kiedyś się tym, słuchajcie, bawiłem, jednakże teraz po prostu jakoś lepiej mi to wyszło, gdzie robię to automatycznie, gdzie raczej komputer robi to za mnie. Tutaj macie taki suwak. W Adjust Image Settings macie suwak między Quality, Balance i Performance. Jeżeli na Performance, no to słuchajcie, będziecie mieli więcej tych klatek, ale to będzie rzutowało na jakość grafiki. Balance nie polecam w ogóle, bo to jest między performance a między quality, czyli jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, jak to się mówi. Także ja to odradzam. W moim przypadku ustawiam na quality, bo tutaj jednak chcę też jakoś mieć jakość obrazu, chcę mieć dosyć dobrą. Także wszystko zależy od Was, od Waszej karty graficznej. W moim przypadku jest to quality. No dobrze, a teraz ustawienia graficzne, moje ustawienia graficzne w grze. Więc tak jak widzicie, rozdzielczość mam na 2K. Jeżeli oczywiście Wasza karta nie podoła, no to
trzeba by tą rozdzielczość oczywiście zmienić. W moim przypadku jest to 2K. No i tutaj jeszcze pierwsza opcja, jakość grafiki. No słuchajcie, to możemy ustawić między innymi między bardzo wysoką, średnią, niską. Wszystko zależy od waszego sprzętu. Na jakich siłach się czujecie, żeby to ustawić. No w moim przypadku będzie to, słuchajcie, bardzo wysoka custom, ponieważ w dalszej części zaraz wam pokażę, co tam jeszcze mam pozmieniane. Także jeżeli macie dosyć dobrą kartę, no to ja polecam ustawić na bardzo wysoką. I tutaj jeszcze w opcjach synchronizacja pionowa. Ja mam włączone, ponieważ ja chcę mieć takie maksymalnie 60 klatek, bo w takim parametrze nagrywam. Nie chcę, żeby tego było więcej potem, bo może mi coś Streamlabs świrować. Wy oczywiście możecie sobie to wyłączyć, ale może wam rwać ekran. Tryb okna oczywiście pełny, skalowanie rozdzielczości. Ważna rzecz, w granicach 100-110% jest dosyć dobrze. Możecie dać sobie więcej, jeżeli czujecie się na siłach, że czujecie, czy karta wam pociągnie. W drugą stronę, słuchajcie, nie radzę, bo no, będzie to wyglądać tragicznie. Także 100-110% jest ok. Jasność 0,9, pole widzenia 60. Skala interfejsu w grze mam ustawione na 60. Ja lubię, słuchajcie, te liczniki i te inne poradniki. Na takie, słuchajcie, mniejsze troszeczkę, ale to zależy od was. Ten akurat parametr nie ma wpływu na grę. Dobrze, przejdźmy do ustawień zaawansowanych. Także słuchajcie, w ustawieniach zaawansowanych, tak widzicie, jakość grafiki bardzo wysoka, custom. Wygładzanie krawędzi wyłączone, antyaliasing postprocesowy wyłączony. Ja używam DLSS. DLSS. I tutaj mam, słuchajcie, ustawione na Ultra Performance, ale to zależy. Ultra Performance, słuchajcie, mam ustawione na mapce amerykańskiej, czyli mapce od Mapmakera, a Quality mam ustawione na mapkach od Giantsa. W dalszej części odcinka zobaczycie różnicę właśnie między tymi dwoma mapkami, jak to wygląda w FPS-ach. Fidelity FX Super Resolution 1 i 2. Tego, słuchajcie, wam nie umówię, bo to się tyczy kart graficznych firmy AMD. Ja tych kart nigdy nie miałem, ale podejrzewam, że to są podobne ustawienia jak do właśnie tutaj DLS, czyli do NVIDIA. Intel XISS, ale to mają te nazwy, słuchajcie. Tego też nie używam. Jakby to, słuchajcie, włączę, to razem mi się DLS wyłączy. Nawet nie próbowałem. U mnie jest na wyłączone odświeżanie. Sorki, cieniowanie, przestrzeń mam wyłączone. Jak to włączyłem, słuchajcie, coś mi się pochrzaniło, także też mam to wyłączone. Ostrość 2.0, lubię dosyć wyraźnie widzieć maszyny. Jakość cieni bardzo wysoka, cienie w oddali wysoka, jakość SSAO bardzo wysoka. Oświetlenie również bardzo wysokie. I tutaj, słuchajcie, przechodzimy do trzech parametrów, które są raczej bardziej odpowiedzialne za FPS-y, czyli odległość rysowania obiektów, rysowania terenu i skalowanie rozdzielczości 3D. Ja mam, słuchajcie, tak mniej więcej na 150, ale każda z tych wartości wam poprawi FPS, jeżeli je zmniejszycie. Także tutaj musicie się tą wartością pobawić, tymi trzema, aby osiągnąć ten taki wymagany efekt. W moim przypadku 150 to jest tak, słuchajcie, dobrze. Lusterka wsteczne 5, filtrowanie tekstur akurat mam ustawione na ANISO 16, gdzie anizotropowy jest najbardziej widoczna poprawa, ale oczywiście zmniejszenie tej wartości poprawi wam FPS-y. Filtrowanie mapy cieni na wysoka, terenu też wysoka. Kolejne dwie wartości, które też wpływają na FPS-y. Jeżeli wam klatkuje, zmieniamy tą wartość. Podobnie jak odległość rysowania roślin, mam na 160, także to też wpływa na to, jak szybko te rośliny się, słuchajcie, renderują i my je możemy zobaczyć w grze. Im większa wartość, tym ta odległość rysowania tych roślin będzie dalej. Teraz ja mam na 160, bo to jest takie mało ważne. Cienie upraw oczywiście włączone, tesselacja objętościowa na 160%. Też może zwiększyć wydajność gry, jeżeli zmniejszycie tą wartość. Światła realistyczne w grze włączone, to akurat odpowiada tylko za wygląd takich lepszych światełek. Bardzo dobrze to widać na światłach ostrzegawczych. Rozdzielczość tekstur. Kolejna rzecz, która odpowiada za FPS-y. W moim przypadku jest wysoka. Maksymalna liczba świateł podobnie. Mam ustawione na 9. Jakość cieniowania bardzo wysoka. Kolejne dwie funkcje, jakość cieniowania i odległość rysowania szczegółów. Oczywiście te dwie wartości po ich zmniejszeniu wpłyną na FPS-y. W moim przypadku jest to bardzo wysoka i rysowanie szczegółów na 160. Jakość chmur, tutaj o chmurach nie ma co gadać, i tak wyglądają tragicznie, także
lepiej ustawcie sobie na wysoką, bo dacie niską, to już w ogóle będzie tragedia. Maksymalne ślady opon mam ustawione na 400. Tutaj niby też piszą, że poprawia wydajność gry, jeżeli zmniejszymy tą wartość, ale to naprawdę raczej nie ma dużego znaczenia. No i częstotliwość cieniowania na wysoką. Takie to moje ustawienia graficzne. Teraz zapraszam Was na porównanie Ultra Performance versus Quality na dwóch mapkach, czyli na American Falls i Porsche Aggravation. Dobrze, tak więc teraz przejdźmy do właśnie Ultra Performance kontra Quality. Także słuchajcie, po lewej stronie możecie zobaczyć Ultra Performance, tak to właśnie wygląda, a po prawej stronie Quality. Różnica wizualna, słuchajcie, jest, ale też, tak jak widać w prawym górnym rogu, włączyłem Performance Overlay i też dokładnie możecie zobaczyć, jak tutaj te wszystkie wartości się zmieniają. Ja tutaj będę czasami przybliżał kamerkę, żebyście mogli zobaczyć dokładnie jak to wszystko wygląda jakościowo, tak, czy jest różnica, słuchajcie, czy nie ma. Ja to akurat takiego porównania nie mam, ponieważ nagrywam pojedyncze odcinki, ale też sobie, słuchajcie, sprawdzę, czy to faktycznie jest wizualnie lepiej, czy nie. Moim zdaniem jest, na pewno jest różnica. Jeżeli chodzi o FPS-y, jest nadal stabilne 60. Podejrzewam, że w przypadku Quality będzie podobnie, aczkolwiek za chwileczkę przejdziemy do mapki American Falls, no i wtedy to będzie wszystko wyglądało, słuchajcie, zupełnie inaczej. Dobrze więc, a teraz przejdźmy na mapkę American Falls, czyli mapkę od Map Makera, gdzie słuchajcie, tutaj gram ze znajomym i no mamy troszkę maszyn, także tutaj słuchajcie, będzie ta liczba FPS-ów dużo, dużo mniejsza niż na mapce Aggravation, także sami zobaczcie, jak to wygląda. Standardowo Quality po stronie prawej, Performance, Ultra Performance po stronie lewej. Ja tak, słuchajcie, będę chciał się przejechać tutaj tak właśnie wzdłuż mojego gospo, gdzie będziecie mogli sobie porównać na przykładach tych dwóch takich przejazdów, który wygląda lepiej, który wygląda bardziej stabilnie. No oczywiście Ultra Performance będzie tych klatek mieć dużo więcej, no i też podejrzewam, że wizualnie będzie to, słuchajcie, wyglądało inaczej. No tutaj akurat dzisiaj na ten moment mój znajomy też tam coś tam robi, także właśnie jadę w kierunku mojego gospo, który widzicie po lewej stronie. Jego jest praktycznie troszeczkę dalej, także widzicie, no tutaj akurat nawet na Ultra Performance już tak do 35 klatek no spadł, nawet do tutaj, słuchajcie, zobaczcie, 27-28, to jest Ultra Performance, a ustawienia są takie same, jakie mogliście zobaczyć no chwileczkę temu. Także jeżeli bym chciał tutaj osiągnąć lepsze te tutaj osiągi, musiałbym tam jeszcze troszeczkę tą grafikę zmniejszyć. Tam może na tych procentach, może nie na 150, tylko też na 120. Także to są takie, kurczę, tweaki, które sami musicie sobie ogarnąć i dostosować pod swoją kartę graficzną. O, zobaczcie, tutaj już wyjechałem poza taki teren zabudowania, że tak powiem, poza nasze farmy. No i wskoczyło praktycznie pod 60 FPS-ów. Tutaj zaraz się zbliżam do farmy po lewej stronie. Farma znajomego, ale to za bardzo tutaj nie rzutuje na FPS-y. Dobrze, słuchajcie, tyle na tą prezentację. Mam nadzieję, że komuś się przydało. Mam nadzieję, że moje ustawienia komuś się przydały, słuchajcie. No i cóż. Zapraszam na moje kolejne odcinki. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Ja uciekam, słuchajcie, nagrywać kolejny odcinek dla Was, także trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.